Cześć, witam Was ponownie na moim kanale, na serii, myślę, serii filmów, które zamierzałbym zrobić na temat pomidorów i ogórków i różnych innych warzyw. Właśnie lata sobie pszczółka. Pszczółka odwala kawał dobrej roboty. Miałem przyjemność obserwowania nieraz, jak one tutaj działają, i wszystkie kwiatki, które tutaj zostały wypuszczone przez jakąkolwiek roślinkę, jakikolwiek krzaczek pomidora, wszystkie kwiatki zostały przez te pszczółki zapylone. Czasami tu czmiele przelatują. Odsetek kwiatów, tych, które się pojawiły, a tych, które nie zostały zapylone, jest znikomo mały, to w granicach błędu statystycznego, bo ja dopiero naliczyłem 10 kwiatów na te wszystkie kwiatki wypuszczone przez te wszystkie krzaczki. Naliczyłem 10 kwiatków, które nie zostały zapylone, więc to praktycznie jest marginalna ilość. Owady odwalają tu kawał dobrej roboty. Co chcę dzisiaj pokazać? Dzisiaj chcę pokazać w sumie to, co się zmieniło od ostatniego czasu. To jest ten pierwszy pomidorek, czarny lakier, pamiętacie, kupiony w Brico Marché. Tu nawet to widać. Widać, widać. Obecnie jego pierwsze grono, które wypuścił, jest ogromne, przepotężne. Owoce mają średnio po 6, 7, a nawet i tutaj widać ten pojedynczy, podwójny w sumie, ma w tym momencie 10 cm długości. Są oczywiście też malutkie, no bo krzaczek idzie na dwa pędy. Idzie sobie do góry, ma w tym momencie wysokość około metra. Ma zawiązanych, już Wam mówię, na jednym pędzie to jest jedno grono, tutaj jest drugie, tu jest trzecie, które też już zaczyna owocować. Na drugim pędzie jest jedno mniejsze. Oto, to tutaj o. Jest jedno mniejsze, tutaj sobie wypuścił pojedynczego pomidorka, widać, jak ładnie sobie sterczy. I tu też coś sobie wypuszcza pojedyncze. Drugi krzaczek, koktajlówka, nie pamiętam odmiany, o tym też już wiecie. Koktajlówka się rozszalała, bo tu widzicie, jest jedno z gron. Tutaj jest drugie grono. Tu jest trzecie grono, tutaj jest czwarte, a jeszcze wyżej piąte. I to nie jest jego ostatnie słowo, on idzie na jeden pęd. Nie jest to jego ostatnie słowo, gdyż tutaj na samej górze dalej jest stożek wzrostu i kombinuje roślinka, żeby zrobić już następne skupisko kwiatów, następny pęd kwiatowo-owocowy. Kolejny pomidor, żeby było. Darkly Tie Dye. Tego największego owocu już nie ma, został zjedzony. To był pierwszy, jak na razie jedyny owoc, który dojrzał na 100% z jakiegokolwiek krzaka. Mamy kolejne dwa. Tu mamy na drugim pędzie kolejne. I tutaj są przygotowane kolejne grona kwiatowe, owocowe. Druga koktajlówka też się rozszalała. Popatrzcie proszę na tamto grono, to nie, to z lewej nie, na tamto grono. Jakaś gruszeczka sobie rośnie i fajnie jej to idzie. Cytrynek groniasty, kolejny krzaczek zakupiony w Brico Marché.
jego grono, duże grono, 20-owocowe, jest już tak ciężkie, że musiało być przeze mnie podwiązane. Tu się szykuje kolejne, tu akurat są dwa grona, bo z prawej strony mamy Black Sherry, który wypuścił sobie też duże grono i obok niego jest grono cytrynka. Też już się robi ciężkie, więc niedługo trzeba będzie je podwiązać. Tu jest kolejnego grono, cytrynka rzecz jasna. Tutaj kolejne. I tu kolejne trzy. Roślinka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Ostatniego słowa nie powiedział wspomniany Black Sherry. Również grono zostało podwiązane. Roślina idzie na trzy pędy. W sumie w tym momencie na całej roślinie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć gron kwiatowych, pośrednio 10-15 owoców. Będzie dobrze. Złoty Ożerowski. Trzy pędy zostały zabrane do ukorzenienia. Złoty Ożerowski ma przepięknego pomidorka. W sumie dwa. Ma kolejne, wypuszcza kolejne pędy kwiatowe. Wszystko mu to fajnie idzie. Pomidorków jest dużo. Jest cukinia. Jest groszek. Jest kilka gatunków fasoli, która sobie obrodziła żonie w taki sposób, że zajęła wszystkie patyczki, sznurki, które były dla niej przygotowane. Prawie przysłaniając buraczki i groszek. Jakieś tam ziemniaczki są, różne inne warzywka. Ktoś kiedyś się śmiał, że jestem pomidorowy struś. I tak sobie nazwałem ten cykl filmików. Tak sobie nazwałem ten cykl filmików, bo nawet mi się ta nazwa spodobała. Pomidory są w najróżniejszym stadium rozwoju. Przypomnę, były sadzone na bieżąco z różnych wilków. Niektóre są malusie, niektóre są większe. Jako że mieszkamy na wsi, oczywistym jest, że różne wiejskie artefakty się tu znajdą. Ja nie muszę mieć pięknych doniczek, żeby to wszystko jakoś uprawiać. Wystarczą mi stare garnki emaliowane. Pomidorki nie mają nic przeciwko i rosną sobie. Nawet i bardzo bujnie. Tak jak na przykład tutaj. Lub też tutaj. Na tę chwilę wszystkich moich krzaków pomidorów w najróżniejszym stadium rozwoju i wielkości i w najróżniejszych miejscach na tę chwilę jest ich 216. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za obejrzenie drugiego odcinka i będzie miło mi Was zaprosić na obejrzenie trzeciego za jakiś czas. Trzymajcie się.